Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Witajcie. Dziś są moje urodziny, takie moje małe święto, taka równa cyferka tutaj pokażę. No i z tej okazji mam dzisiaj taką bardzo miłą niespodziankę. Powiem tak, historia lubi się powtarzać. Dokładnie dwa lata temu, podczas zlotu mazurskiego, zlotu zbieraczy poroża, miałem też taką bardzo przyjemną sytuację. Właśnie tu oto ta pani jest sprawczynią w konspiracji z kilkoma innymi osobami. Właśnie doprowadziły do tego, że miałem taką fajną, miłą niespodziankę. No dzisiaj odwiedziły mnie dwie gwiazdy z zachodu, przyjechały. Tak, i do końca nic nie wiedział, to była taka konspiracja. Ja już nie mogłam trzymać tego, to było straszne, po prostu oszukiwać, kłamać, konspiracje, żeby tylko on się nie dowiedział. Ja po prostu, jak już tutaj byliśmy, to pojawiłyśmy się w Łomży, ja mówię, Boże, żeby tylko na niego nie natrafić. Tak, no. A tutaj no, dosyć sporo osób już poznałam z okolicy i wiecie, taki to już był stan umysłu, że gdzie się nie ruszyłam... Bo miałyśmy coś na sumieniu, nie? Tak, człowiek jak ma coś na sumieniu, to niestety go to gryzie. I no. Ja dosłownie wszędzie widziałam znajomych ludzi. Boże. I mówię, Boże, on się zaraz dowie, on nam łby pourywa. Ale mina jego bezcenna. Ale widzisz, i tutaj dwa słowa muszę wcisnąć. Chyba do końca i ty mnie nie znasz, i ja ciebie nie znam. O! Dlaczego? Bo myślałaś o innej reakcji mojej, gdybym się dowiedział. No, jednak była inna reakcja i też ja tutaj od siebie mogę powiedzieć, że... To jest tak, ale nie spodziewał się. A co największym takim jest tutaj, może nie zaskoczeniem, jemy ciasto, które tutaj prezentowałeś na filmie i to jest makosernik, czy nie wiem jak ty go tam nazwałeś na tym filmie. Sernikomakowiec albo... Sernikomakowiec. Różnie się jest nazywane. Bardzo dobre, trzeba powiedzieć. Co prawda to było zamrożone, czekało. No, nie wiedział, że na nas, ale na nas. A to jest to z tym rabarbarem i tym jest przepyszne. Nie, to było zarezerwowane dla ciebie. No ja nie spodziewałem się, że przyjedziecie w odwiedź z Agnieszką. No to mamy na pół. Ale możecie się częstować. To chciałem zatrzymać te smaki dla was, żeby się podzielić tym, Dziękujemy. Ja no dziękuję. I ja jeszcze dostałam garnuszek. A, ja też. Taki Sagan. A ja Fest. Tak. To my się chyba wymienimy. Jesteś mniejsza. Nie. Ja nie wiem, czy to jest jakaś sugestia, czy co. To jest sugestia taka, żebyś więcej piła. O. Aha, piła. Płynów. Okej. Okay. Agnieszka, to tak przy okazji, bo ja nie byłem nastawiony na to, że dwie gwiazdy przyjadą. No. No. Ale od dwóch tygodni ci powtarzałam, nie znasz dnia ani godziny, nie połapałeś. Nie, ja od dwóch dni mi powtarzałaś, nie znasz dnia ani godziny to było. Od dwóch tygodni, od dwóch dni to ci inną sekwencję powtarzałam, już nie wiem jaką. Od dwóch tygodni, bo ja byłam świadkiem. Przepraszam, ja coś tutaj muszę sprostować. Przed jakąś godziną dowiedziałam się, że to był spontan. No, a teraz no, mówicie, że to planowałyście dwa tygodnie. Nie, to był spontan, ale nie, ja zawsze mówiłam, że nie znasz dnia ani godziny. Nie, chodzi o samą tą sekwencję. Nie znasz dnia ani godziny. Tu się na pewno ale co zgodzę. Ona miała na myśli? Tego ja nie wiem, bo to wyszło naprawdę na spontana. Tego nikt nie wie. Bo my miałyśmy być nad morzem. Oficjalnie jesteśmy, byłyśmy. Już nie, że jesteśmy no właśnie, tutaj. No. Ale ty nie wiesz, jaką żeśmy miały przygodę, historię. Jedziemy i tak nagrywamy filmik z racji tego właśnie, że jedziemy tutaj na te urodziny. No i tak w którymś momencie jest Warszawa. Zrobiłam taki wstęp, no nie wiem, który film będzie pierwszy, czy nasz, czy twój, nie? Ale w każdym razie taki fajny wstęp, jak jedziemy w Warszawie w tych takich tunelach, nie? No, no i tak ja mówię do Agnieszki, ty, mam fajny wstęp. Pozdrowimy wszystkich widzów, mieszkańców Warszawy, tak miło. I ja mówię, ty, ale zrobimy to, jak będę mijać Wisłę. I powiem tak, będę mijała Wisłę, to powiem, o... Jestem, żegnam swoje tereny, wkraczam już na te zawiślańskie, nie?
i tak jadę, a Agnieszka mówi, ty trzymaj, mówi, kamerę w pogotowiu, bo tak było, jedzie ciągnik. I całą Warszawę żeśmy tak, ale czekaj, jedzie ciągnik na polu, kurz, ja mówię, nagram to, muszę to nagrać, jaka jest susza. Zanim ja wyciągłam kamerę, zanim mi się włączyło, ciągnik zastał papa. I tak było kilka razy. No i ja już kamerę, wiecie, czekam. Czekam jak sęp na gnat. I tak jadę, gdzie ta Wisła? Nie ma Wisły. I mówię do Agnieszki, ona tu zaraz gdzieś będzie. A Agnieszka mówi, dobra, to jak będzie, to mów, że jest Wisła, ja pojadę trochę wolniej, a ty nagrasz tą sekwencję i pozdrowimy widzów. Dobra, minęliśmy Warszawę, ja mówię, ty, gdzie jest ta Wisła? I tak jedziemy dalej i jest jakiś taki kaczeniec wody. Ja mówię, ty, Agnieszka, Wisła, Agnieszka na hamulec. I ja kamerę, i ja mówię, ty. A ja mówię, to staw. A Agnieszka mówi, Renia, to jest staw. Ja mówię, gdzie jest ta Wisła? Ja mówię, ty, wyschła. Przecież musimy Wisłę przekroczyć. I wiecie co, ja nie wiem, co mi odbiło i później Bóg żeśmy przekraczały. Tak, ja mówię, jest Wisła, to tego. A ja mówię, Agnieszka, nagrywaj. A Agnieszka mówi, ty, ale tam Bóg pisało. I tak jadę. I ja mówię, nie, słuchaj, przecież ona płynie z południa na północ do morza. Musimy tą Wisłę przekroczyć, czy my chcemy, czy nie chcemy. Jedziemy, patrzę na znak drogowy. Pisze Ostrów Mazowiecka. Ja mówię, Chryste, gdzie Wisła jest? Ja mówię, Wisłę nam zwinęli. A okazało się później na mapę, Boże, przecież myśmy ją dawno minęły. No jest tam takie miejsce właśnie, że nie widać, że to nie jest. Nie widać jej. Tak. I ja nie wiem, czemu ja sobie ubzdurałam. Może dlatego, ja nie wiem, że... ja pierwszy raz to zależy, którym mostem się jedzie, znaczy, ale... Znaczy nie, ja sobie ją ubzdurałam, bo jak się jedzie A4 na... do mów, do Rzeszowa, to tam jest takie fajne i mnie się to pomyliło z tamtą autostradą. Boże, a później tak mówię, ale wstyd. A tutaj to jedziesz i nie wiesz kiedy. Nie wiesz kiedy. No Bóg. Nie wiem, kiedy. Bogonarew to w Wyszkowie widać, bo. Ale najlepszy to był ten staw. Wisła! Ona mi Renia, ale to jest staw. No. Takie żeśmy miały przygody. Kilka takich przygód żeśmy miały na. Jak dwie blondynki, no słuchajcie. No, trzeba tutaj. Sposób zobowiązuje. To musi być uhonorowane. Tak. A później jak żeśmy jadły naleśniki. Stanęłyśmy sobie na stacji i jadłyśmy naleśniki. Niekoniecznie zdrowe, ale smaczne były. No moim zdaniem no były zdrowe. No. Zachwalała, ale za chwilę wychodzi, ty, ja mam jakieś uczulenie, a ja mówię, ty, a mnie oczy piekło. I nie wiemy, czy po naleśnikach, czy zbieg okoliczności. I tutaj dalszy ciąg odwiedzin. Mówię, tak słuchajcie, u mnie goście spędzają swój wolny czas. U mnie goście, jak przyjeżdżają, to idą albo do miodu, albo też do roboty. No. Renia tu się obija, opuszcza, nie wiem, co tutaj jeszcze robi. Hello! No tak, nie no. Musiałam się wziąć za robotę, bo mi było zimno. Wszystko już pożyczyłam, co było możliwe. Koszulę, gdzie tu mam ją? Koszulę, sweter. Śmiałam się z Agnieszki na nagraniu, że ona ma bagażnik zapakowany jak na wojnę. Przydało się. Dziękuję, Agnieszka. Kto ze sobą nosi, ten nikogo nie prosi. Tak, tak to się mówi. Dokładnie. I Agnieszka też mówi, że mamy, ma rację. Dokładnie. Dobra, my podlewamy dalej. Ale macie tutaj bardzo sucho. Muszę powiedzieć, że jechałyśmy tak przez całą Polskę. Susza jest niemiłosierna i to widać, zwłaszcza widać po zbożach, jakie one są wyschnięte, jakie są place zrudziałe, nie Agnieszka? To, co mówiłem ostatnio na swoim filmie, że było mokro, a teraz się raptem zrobiło sucho i po prostu to wszystko cierpi. I też tak powiem, że ja tutaj te twoje filmy, jak oglądam, ty mówiłeś, że jest sucho, ale no chyba przeżyłam szok. Popiół. Jest popiół. Popiół, po prostu jest popiół. Popiół. No. Tutaj nawet tam próbowałam, bo jest zielono, jest ziele, nie idzie ani haczką obrobić, ani wyrwać tego. Jest... Urywa się, to jest darma robota. Wszyscy czekamy na deszcz. A zobaczcie, jakie chmury. Nie ma. Nie ma. A podejrzewam, że jak zacznie się chmurzyć, to tutaj znów będzie... Chociaż ostatnio u nas w niedzielę ksiądz Krzysztof na mszy modlił się o deszcz i później opowiadał na mnie Aga, że spotkał, jechał rowerem z księdzem Januszem na przejażdżkę i spotkali parafianina i parafianin mówi tak, księże Krzysztofie, może by tak jakiś taki, mówi, modlitwa o deszcz, a ksiądz Krzysztof nie ma problemu,
Ale ten parafianin mówi tak, ale zaraz, księże Krzysztofie, nie tak gorliwie, bo jak 2 lata temu moja żona poprosiła o deszcz, to lało 3 tygodnie. No właśnie. Także coś w tym jest. No ale tu by mogło i 3 tygodnie. Niech pada. Dobrze wam idzie. Tak? Tylko ładnie nagrywaj, równo i prosto. Tak, równiutko. Nagrywam, ale wiesz. Wczoraj nagrywasz? Jak sadziliśmy kapustę, dobrze, moja mama jak spojrzała się wzdłuż sznurka i mówi: Boże, co ja zrobiłam? Mówię: babcia, nie wiem, co tobą kierowało. Logika. Nie, ona może poszła takim sposobem, jak ja w ubiegłym roku. Tak sadziłem, praca marzywo, mówię, żeby kreta zmylić. Praca zespołowa. Bobciu leje, Agnieszka nagrywa, a my podlewamy. Ja nabieram wprawę. Wiesz co, może my za szybko pracujemy. Nie, ja się rozgrzewam, bo jak wrócimy, to Agnieszka u mnie nas to też czeka. Rozsadzanie pora, selera. Słuchaj, czy to była jakaś aluzja, że mam odpracować? A jak? Tą pomoc swoją. A ty co myślałeś? I to z procentem. A kiedy jedziecie? Bo nie wiem, jak sobie ustalić grafik. Ale to jest menda. Jeszcze żeśmy nie przyjechały, on się pyta, kiedy jedziecie. Nie, no to jest takie, wiesz, praktyczne pytanie. Takie praktyczne pytanie, bo muszę wiedzieć, jak sobie ustalić grafik. I jedziemy do domu. Nie jedziecie. Najważniejsze, że jest człowiek od nalewania. Była wodzianka, a teraz jest wodzirej. Prawda? Nie ma tak praca zespołowa. Powiedział Ferdek, gdy wyszedł z toalety. Drobi kroczki jak gejsza. Dobrze, że nie słyszę. No gdzie się nie obijaj? Bobby za wolno leje. Albo my za szybko wylewamy. Czekaj, bo ja już nie mam co podlewać. Po 2 razy. A, po 2 razy. No, tutaj skończyłem. Tu jest grudką zaznaczone. Bo raz to niewiele daje powierzchu. Dobra, to idę następne. A, to nie podlewasz tego mojego? Nie, swój to se sam podlewaj. Jeszcze truskawki byśmy podlewać. Ach, to jeszcze borówkę, Boże, jeszcze tam jechać. Dobra, daj. A weź tą. Plantacja. Niedobry ten kran. Plantacja? Co to jest? Por. Pora. Por. Już 2 tygodnie temu. Normalnie. Maszyny żadnej nie trzeba. Żadnych agregatów. Było szybsze zimno, kropelkowe. Zaraz będzie ciepło. Nie. Dobra, to co, to już będzie wszystko, czy ten jeszcze minęłaś? Ten był podlany, no gdzie lejesz drugi raz? Tutaj dokończ tam kawał. Nie mi po nogach, no człowieku, co ty nie widzisz? To wiesz, tak szybko to się wszystko dzieje. Nie. Wiesz, no, gościa ani, dzisiaj, tak? Ani nie próbuj. No. Właśnie widzę. Zobaczcie. Chodź, Agnieszka. Zostawię tobie. U mnie żeś nie oszczędziła ani jednej. Wszystkie wyjadłaś. To u Krzyśka też możesz wyjeść. Nie, no, bo wszyscy pamiętam, że ja to tak wyjadę. Ale słuchaj, to tylko będzie świadczyło o tym, że ci bardzo smakują. Albo że jest głodna, że jej nie dałeś jeść. Chciałam powiedzieć, że jest obiadą, nie? O mój Boże. To świadczy tylko o Krzyśku. A u mnie tyle gulaszów w tym, w lodówce. U Krzysia najpierw, żeby zjeść, to trzeba sobie zapracować, więc pracujemy. Złapać kurę, żeby zjeść rosół. O, jaka malutko. To jest jeszcze sęgana. A to ja ją jem. No. Smak dzieciństwa. Pyszne. Tak. I zjadłam nawet.
Tu jest druga Agnieszka, masz. Można. Masz. Proszę, proszę. Nie, ona naprawdę ma taki. Wyjątkowy smak, nie? Wyjątkowy smak, taki. Ale tu już pędy puszczają. Zobacz, jak szybciutko, nie? To ja już sadziłem, to miały pędy. No, rzeczywiście. No i ja bym je teraz tutaj usunęła. Nie wiem, jak Krzyś będzie robił, ale bym je usunęła, żeby się krzak budował. Żeby... Oho! Podlała się pod truskawkę. Żeby one bardzo ładnie szły w krzak, żeby krzak się budował, ewentualnie po jednym. A zostawić. Ja chcę sadzoneczki pozyskać od tych. Tak, ale... Do rozmnożenia. To jest szałwia, no. Lekarska. Musiała przyjechać Agnieszka, żeby... No ja wiem, co on za zielsko nasadził. Od ciebie. A? Telefon od przyjaciela. No może na koniec nagrania, na koniec filmu się pokażę. Także słuchajcie. Praca w re. Renia stwierdziła, komary gryzą. Renia stwierdziła, że jednak u mnie jest sucho. Jest sucho w całej Polsce. Tu, właśnie. O, chyba borówka mi uschła właśnie. Przed chwileczką Edziu dzwonił, bo był przy pszczołach i zajechał do zboża. Też mówi, że niestety, bo mamy glinę, znaczy ziemię, taką ciut zbliżoną tam, gdzie mamy w Boleszkowicach, a tu niestety też zboża już pali. Czyli to, co mówiłem też na ostatnim swoim filmie na temat suszy, że przeprosimy no. Te zboże, które mamy w magazynach. Kto ma Kto w magazynach, ma? To będzie szczęśliwy. Niestety, a na deszcz się w ogóle nawet nie zanosi. Tak jak mówiłem. A jak się będzie zanosiło, to będą fruwały samoloty i będzie po deszczu. Zostawią coś po sobie i będzie po deszczu. Tak jak to zazwyczaj bywa. Dobra, słuchajcie, nie ma co tutaj panikować. Dziś są tak na dobrą sprawę moje urodziny, także tak chciałem tutaj zakończyć ten film z taką miłą wizytą, miłą niespodzianką. I niespodziewaną wizytą. Tak, miłą i niespodziewaną wizytą właśnie tutaj dziewczyny, które jest przyjechały. Pani od nalewania. Które przyjechały sprawić mi przyjemność. Jakoś trzeba się ratować nawet. No i takich, trochę pomóc. Takich, no oczywiście, dlatego mówię, zawsze trzeba się ratować w takich nawet ciężkich, trudnych czasach. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Ale później będzie rewizyta, ty będziesz odrabiał to. Tak, wiem, wiem, Reniu, muszę przyjechać i odpracować, także jeszcze raz pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.